Katowice nie zostały europejską stolicą kultury. Zakończył się wyścig o ten prestiżowy tytuł i dziś ogłoszono wyniki. Dla zwycięskiego miasta to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale też wiele ciekawych wydarzeń. Na liście oprócz Katowic z górnośląsko-zagłębiowską metropolią była Bielsko-Biała, a także Lublin i Kołobrzeg. Oczekiwania były ogromne. Mieszkańcy Katowic szczerze liczyli na zwycięstwo. No myślę, że to jest niesamowity prestiż i coś, na co Katowice zdecydowanie zasługują, a że moi znajomi właśnie biorą udział i tam w Warszawie walczą o ten tytuł, to trzymam za nich kciuki. Więcej bardziej wartościowych wydarzeń. Myślę, że to przede wszystkim prestiż, ale też i promocja dla miasta. Katowice mają być stolicą europejską kultury, to pewno jeszcze dostaną nowe pieniądze i nowe pomysły będą, projekty, które będą zrealizowane. Twierdzę, że mają wielkie szanse. W ostatnich latach się bardzo tu zmieniło. Niestety dziś świętują mieszkańcy Lublina. Stolicą kultury w roku 2029. Lublin! A katowiczanie muszą zadowolić się tytułem Polskiej Stolicy Kultury 2027. To jest taki ciekawy nowy pomysł ministerstwa, który postaramy się oczywiście super wykorzystać, bo będą to dodatkowe środki właśnie na kulturę, na inspirację, na rozwój. Naprawdę miałem takie poczucie, że byli pod absolutnym wrażeniem naszej kandydatury. Proszę pamiętać, że nasza kandydatura to kandydatura nie tylko Katowic, ale całej metropolii. I jestem przekonany, że wspólnie z metropolią będziemy realizowali wybrane projekty z naszej aplikacji, tak aby nie tylko integrować nasze miasta tutaj w regionie, ale przede wszystkim pokazywać, jak istotną i jak duże znaczenie ma kultura w naszym mieście i w naszym regionie. Europejska Stolica Kultury to tytuł przyznawany co roku jednemu lub kilku miastom przez Unię Europejską. Celem jest promowanie różnorodności kulturowej, wspieranie rozwoju kulturalnego oraz zwiększenie międzynarodowej widoczności. W Polsce taki tytuł otrzymały Kraków w 2000 roku oraz Wrocław w 2016 roku.